Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zdemiarze, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie wszystkie nagrody na nowej Alei Pucharków. Zapytałem się Supercella, czy mogę nagrać dla was taki odcinek, gdzie będziemy otwierali od zera aż do 50 tysięcy puszek wszystkie nagrody. Zobaczymy, ile uda nam się zdobyć żetonów, monet i wszystkich nagród. Dzisiaj jest Wigilia, więc wam życzę wszystkim spokojnych i wesołych świąt. Dodatkowo postanowiłem, że zrobię dla was wigilijny konkurs, gdzie do zgarnięcia jest 3 razy 50 zł PSC. Aby wziąć udział w konkursie, musisz mieć wpisany kodzik Farel do sklepu w grze Brawl Stars. No i oczywiście napisz w komentarzu, co dzisiaj dostałeś pod choinkę. Albo jeżeli jeszcze nie dostałeś pod choinkę, no to napisz, o co poprosiłeś Mikołaja, aby ci przyniósł pod choinkę. Wyniki konkursu oczywiście ogłoszę w następnym odcinku z gry Brawl Stars, który pojawi się tuż po świętach. Więc subskrybuj kanał, żeby nie przegapić wyników konkursu. A teraz zaczynamy. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej. Jest to konto, gdzie mogę dodawać sobie różne rzeczy. Twórcy gry pozwolili mi dodać na to konto wszystkich zadymiarzy oraz wbić 50 tysięcy puszek. Teraz, moi drodzy, będziemy odblokowywali wszystkie nagrody od zera do 50 tysięcy. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem na YouTubie, więc jeżeli uważacie, to jest spoko pomysł, zostawcie łapeczkę w górę. Więc sobie sprawdzimy, ile uda nam się zdobyć wszystkich nagród, łącznie odblokowywując całą aleję pucharków. Więc wchodzimy i od razu lecimy. Punkty mocy 25. Potem żetony, okej. I dzięki temu też zobaczymy sobie wszystkie nowe animacje. Jak widzimy, żetony od razu lecą nam do punktów sławy. O, właśnie te żetony. Światowa sława, jedyneczka. Więc też sobie wbijemy maksymalną sławę. Zobaczymy, jak wyglądają animacje odblokowywania różnych sław. Więc to będzie na pewno też ciekawe. Okej, kolejny evencik. Na początku tutaj będziemy się troszeczkę motali z odblokowywaniem tych nagród, ponieważ mamy dużo eventów oraz nowych trybów do odblokowania. Później to już pójdzie z górki. Okej, tu mamy jeszcze dodatkowe miejsce na spray, goldzik, kolejne żetony, kolejne dwa evenciki, pyk, pyk. Tak więc, moi drodzy, nie kojarzcie tego konta z moim oficjalnym kontem, bo ja tyle puszek na swoim koncie raczej nigdy nie będę miał. Witaj w klubie. Swoją drogą zapraszam wszystkich do mojego klubu The Farel Team. Jeżeli jesteście aktywnymi graczami, zapraszam. Okej, za chwileczkę mamy kolejny poziom sławy. Sława światowa będzie dwójeczka chyba. Uwaga! Światowa sława 2. Tak jest! Dwie gwiazdeczki sławy, nieźle. Do dzieła, lecimy dalej. Z goldem, z punktami. No jestem mega ciekawy, ile pieniędzy można odblokować z całej alei pucharków. Kolejne miejsce na spray. Pek, 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 pek. Dodatkowe miejsce na spray kolejne. A to dopiero, moi drodzy państwo, 4000 puszek. Czyli jak odblokujemy 4000 puszek, prawie mamy sławę trójkę. Okej, Liga Mocy już jest odblokowana, nieźle. Dalej, żetony. I chyba na tym poziomie, czekajcie, odblokowuję 50, tak. I na poziomie 5300 odblokowujemy sławę trójkę. Oczywiście na tym koncie, nie? Lecimy dalej, monetki. Pyk, pyk, pyk. 7300. Powiem wam, że myślałem, że troszeczkę będzie szło szybciej, a te nagrody faktycznie się odblokowuje dosyć ciężko, bo te animacje troszeczkę trwają. 8,5 tysiąca. Tu już jest kolejna ranga, taki wkurzony diabełek, czerwona. Okej, lecimy dalej i mamy to. 10 tysięcy puszek. 1/5 z nami i uwaga, wbita księżycowa sława. Nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Dobra. Więc bardzo fajny, edukacyjny odcineczek dzisiaj. Fajnie jest sprawdzić sobie, jak to wszystko wygląda, z czym to się je, ile będzie tych nagród. Na pewno to się przyda nowym graczom, którzy są zajawieni dopiero co w Brawl Stars i są ciekawi, co kryje się na końcu Alei Pucharków. Ile tych punktów już mamy? 3000 coś do ulepszania zadymiarzy. Gdybym nie miał odblokowanych wszystkich zadymiarzy, to te punkty nie miałyby miejsca, gdzie się składować i wtedy konto zamieniałoby punkty mocy na golda, a tego nie chciałem, dlatego musiałem odblokować sobie wszystkich zadymiarzy i mieć ich na pierwszym poziomie, żeby ten eksperyment dokładnie nam wyszedł i żeby nie było tego trzeba liczyć manualnie, tylko to nam się wszystko z automatu podliczy. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Jeżeli wiecie, no to stawcie łapkę. Zobaczę, ile osób kuma to, co gadam. Okej, i widzicie? I właśnie to się wydarzyło. Osiągnięto limit punktów mocy. Kurczę, a tego nie chciałem. No i co? Teraz punkty mocy. Max 4000. Musiałbym je wpakować w Chestera, tak? Więc dobra, odejmiemy sobie golda. To było 20, 35.
Later. Więc no niestety, moi drodzy, będę musiał ulepszać zadymiarzy i później to dodać jeszcze dodatkowo do całego naszego wyniku. No i mamy 22 kapuszek. Za chwileczkę będzie, moi drodzy, kolejna sława. Okej. Mamy już zaraz 30 tysięcy puszków. I kolejna ranga. Fioletowa ranga i księżycowa sława 1 cały czas jest niewbita na dwójkę. Oj, tych żetonów już troszeczkę więcej trzeba. I wcale ich tak dużo nie wypada, widzę tutaj już pod koniec. Po 25, 50 i 80. 33 tysiące, moi drodzy, mamy już. Zaraz pewnie tutaj Gierka poprosi mnie o znowu zużycie punktów mocy. Czy mam już 4 tysiące ich? Nie, 2600 dopiero, więc spoko. Czy teraz uda mi się sławę wbić kolejny poziom? Uwaga! Aj, zabrakło 5 do sławy. No dobra, teraz, moi drodzy, kolejna sława. Uwaga! Sława księżycowa 2. Nieźle. Przy 35 tysiącach puszków. Dobra, kolejne punkty mocy. Teraz ile potrzebujemy tej sławy? Uwaga, 3200. No dobra, nieźle. Całkiem sporo. A tu już, moi drodzy, półmetek. Prawie 40 tysięcy puszek już wbiliśmy. Znaczy ich wbiliśmy, odblokowaliśmy nagród z puszek. Okej, okej, okej. Ile mam tych punktów mocy? Dobra, to możemy doładować sobie w meg. 290, 210, 480 kolejny poziom. Muszę sobie to zapisać, żeby później ładnie podliczyć, bo wymaksujemy sobie na pewno dwóch zadymiarzy. Lecimy z kolejnymi. 40 tysięcy puszek, moi drodzy, już za nami. Zbliżamy się prawie do końca Alei Pucharków. Pierwszy raz będę widział ukończoną całą Aleję Pucharków, naprawdę. Ciekawe, czy jest jakaś dodatkowa animacja. Jakieś podziękowanie, gratulacje, fajerwerki, wiecie, o co chodzi. Fajnie by było. 46 tysięcy puszek. 47 tysięcy puszek. Zostały do końca 3 tysiące. Punktów mocy już nawet nie będę musiał pakować w zadymiarzy, bo chyba wystarczy mi slotów na nie. 49 tysięcy puszek. Zbliżamy się do samego końca, moi drodzy. 49 700. 49 900. I uwaga! Ostatnia nagroda na 50 tysięcy puszek. Czy coś się wydarzy? Zostawcie łapkę w górę, bo jesteśmy na samym końcu i uwaga! Nic! Dlaczego? Halo! 50 tysięcy puszek wbite i zero komunikatu? Zero gratulacji? Tylko nowa fioletowa ranga? Nie no, jestem rozczarowany, serio. Podsumowując, wszystkie nagrody z Alei Pucharków od 0 do 50 tysięcy otrzymamy nagrody w postaci 31 565 monet, czyli golda, oraz 8835 punktów mocy. Za takie punkty mocy oraz golda możemy sobie wymaksować jednego zadymiarza na maksa do 11 poziomu, drugiego zadymiarza na maksa do 11 poziomu i uwaga, sprawdźmy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i trzeciego zadymiarza do 8 poziomu. Następnie zabraknie nam 555 punktów mocy, aby go podnieść na poziom 9. No i oczywiście uda nam się wbić za żetony sławę księżycową numer 2 i dzięki temu jesteśmy w połowie Alei Sław. Jeżeli uważacie, że dzisiejszy odcinek był ciekawy, zostawcie łapeczkę w górę, bierzcie udział w konkursie, wpisujcie kodzik Fara do sklepu przed zakupem gemów. Dziękuję każdemu za wsparcie, a my widzimy się już po świętach. Wesołych świąt, trzymajcie się, hej!